Wiesław Paleta, emeryt, żona Halinka. Atuty, brak, wady, chroniczne wiatry, żona. O Jezu, prosiłem Halinkę, nie dawaj mi mielonych przed programem, ale nie. Po złości to małpa zrobiła, o Jezu. Przepraszam, już ja ją urządzę. Wygram tą żonę na złość. Do obiadu piwsko, do kolacji pisko, herbaty byś się raz napił jak człowiek. Zalać ci? Nie, dziękuję. To już dopiję piwko, bo otwarte, żeby się nie wygazowało. Ja nie wiem, to już jest chyba alkoholizm. Jakby mój tatuś tak przy mamie pił, to by go... O Jezu, Wiesiek, aż mnie przytkało. Gorzej niż w oborze i to przy jedzeniu. Halinka, daj spokój, wcale tak nie czuj. Zresztą jakie przy jedzeniu, jak jeszcze nie podałaś? W ogóle to nie moja wina, tylko mielonych. Patrzcie go, mielonych! Jeszcze nie zjadł, a już pryka! Otwieraj okno i to natychmiast! Jakby to coś miało pomóc. Od tego jest pierdnięcie, żeby śmierdziało. No zaraz mnie szlak trafi, Wiesław! Jak nie pierdzi to beka? Jakie beka? To nie ja, to z dworu! O! Ale to spróbuj teraz tak dłużej! Ja ci zaraz spróbuję! Jeszcze raz bekniesz, świniu, jedna to ci tą doniczkę na głowie rozbije! Ludzie tu obiad jedzą! Dobra, dobra, luz, już przestaje. O matko, co tu tak capi? Przecież się nie zemździłem. Aha. Kurwa, znowu. O cholera. O matko, jakby coś zdechło, ile razy powtarzałam, że jak chcesz pryknąć, to do kibelka. Oj, tam Halinka, daj spokój. Co dwie minuty przecież nie będę latał. Kładź się, jeden piarek jeszcze nikomu nie zaszkodzi. To tego piwska cholernego tak smrodzisz. Zobaczysz, jeszcze raz się zebździsz, koniec z browarem. Halinka... Powiedziałam? O Jezu, Wiesław, na miłość boską! Co mnie obchodzi ze zimno na balkon? Wiesiek, nie będę się z tobą szarpała! No sługi daj przynajmniej wziąć! Od piwska. Ty! Narobi mielonych z chuj wie czego, że człowiekowi mało kałdun nie pęknie takie gazy i na piwerko zwala krowa. Schabowe byś kiedyś zrobiła, bo zwykłą kiełbasę z patelni to nie! Dzień w dzień tej jebany mielony. A spróbuj nie zjeść, albo powiedz, że ci nie smakuje. Kurwa mać! Halinka! Halinka! No, otwórz, nie bądź taka małpa. Co tam cię wyprawia? Ej, Stile! Zostawcie tego kadeta! Morda, dziadek! Ja ci dam morda, strzawił jeden, jak zaraz tam zejdę, to ci tak nakopię do dupy, że aż owsinki wyplujesz! Musisz się tak wydzie... Jezu, miły Wiesiek, jakby sambo wybiło! Halinka, Halinka, dzwoń po straż miejską! Wiesław! Jak będziesz wracał z roboty, kup mięsa mielonego, zrobię kotlety! Chwila... Co to ma znaczyć? Czekajcie, bękarty. Chcecie wojny? Będziecie ją mieli. Co za małpa przebrzydła. Chce mnie wykończyć. O Jezu, zapierdzę się kiedyś na śmierć. Przyrzekam. Jeżeli jutro na talerzu zobaczę mielonego, pizgnę nim Halinkę w łeb. Poszło z gruzem. Fałszywy alarm. Chwila, moment. Przecież to te szczeniaki, co przez nich dostałem mandat. No to teraz się policzymy. Halinka! Halinka! Halinka, otwieraj! No. Czego? Pójdzie ci wszystko wyjaśnię. Halinka działa spodnie. W praniu, a gdzie? Wszystkie portki pściną zawiedzają. Moja wina, że mnie faszerujesz tymi pierdzącymi mierolymi dzień w dzień. Dobra, nie ma czasu, jeszcze kombinerki. Oko za oko, ząb za ząb, a za mandat
Nadcięty przewód hamulcowy. Nie do końca, bo się połapią na parkingu. Ale w końcu pierdzielnie, w najmniej oczekiwanym momencie. Kto zadziera z Wiesławem paleta, tego na złom odwiezie laweta. Nawet się trochę rymuje. Gotowe. Macie za swoje głupie szczyle. Taki ładny polonez, jaka szkoda. I jeszcze przy okazji kadeta komuś skasowali. O, już ich mają bardzo dobrze. Zaraz, powiedziałem w kadeta? W mojego kadeta? Uwaga! Wioska zagrożona! Cholerne mielone atakują rejon! O Jezu, Halinka, zaraz urodzę. Mówię, jak masz pryknąć, to do kibelka albo na balkon. To bym cały wieczór na balkonie siedział. Nie no, pierdzę. A spróbuj tylko. We własnym domu człowiekowi żyć nie dają. Gdyby nie te mielone... Jakie mielone? Jakoś ja po nich nie smrodzę non-stop. Tak? A kto przed chwilą się skotłował gorzej niż ja? Tylko że moje nie śmierdzą. Nie śmierdzą. A sabaka do kibla uciekła i nie chce wyjść. Nawet jakiej kiełbasy dawała. Nie no, dobra, Halinka, mów sobie co chcesz. No i widzisz, Saba? Co to za życie? Mówię ci, piesku, kiedyś nie wytrzymam. Wezmę sznur i strzelę sobie w łeb z pistoletu. Ale wcześniej wykasztanie się na środku dużego pokoju. I powiem jej, zabieraj te swoje mielone i wsadź se je w dupę. Takiej wygarnę. Wiesław Paleta. Tu jesteś. Cholerna baba specjalnie mnie faszerowała tym mielonymi całe życie. Do grobu chciała mnie wpędzić, no i się doigrała. Nie będzie mnie dyktowała, kiedy mogę pierdnąć, a kiedy nie mogę pierdnąć. O, masz, Jędzo. Patrzcie, co ten Janusz wyprawia. Dość takiego życia. Żegnaj, piękny świecie. I hopla do nieba. O kurwa. Albo nie czekaj, a rozmyśliłem się. O kurwa, powiesił się. Ty no nie wiem, może go lepiej zdjąć, bo przypał będzie, jak nas ktoś przy wisielcu przyfiluje. Racja. Spejson, do ataku! Rubi się. Legia Warszawa, to najlepsze. O cholera. Spejson, wstawaj, bo będzie przypał. Mamo, jeszcze trochę, no przecież... Dzisiaj niedziela. Spejson, ciołku, zdejmij go z tego drzewa. A no trzeba było tak od razu. Legia Warszawa, na, kto nie wierzy, to chuj mu w dziurku. No to go uratował. Zaraz się utapi. Spejson, kondonie, wyciągnij go. W ostatniej chwili. Dziękuję, chłopcy. Nie wiem, co mi do głowy strzeliło. Chyba ta woda. A mówią, że pół litra na łeb to mało. No cóż, ja i tak już nie żyję. Jak sam się nie powieszę, to Halinka mi doniczką łeb rozwali. Zgadza się. I postawiłem klacka na środku dużego pokoju. O Jezu, ciężki wybór. Najchętniej bym wszystkich pożegnała. No ale niech będzie. Wiesław Paleta. To wiedziałem. Tak mi coś, Halinka, ciężko... Oj. O, Halinka. No, spróbuj tylko pryknąć. Halinka, ona chyba chce coś powiedzieć. Słyszałaś? Wyszeptała litości. Ty możesz nawet krzyczeć litości. Nie wpuszczę do domu skunksa. Na balkon! Kungsa, kurczę. Napycha babsko człowieka dzień w dzień tymi mielonymi skurwysynami, a potem się dziwi, że... A może ja jestem Jaroszem? Nawet dupsko nie wytrzymało i przemówiło ludzkim głosem. Taka jesteś cwana?
to ja będę cwańszy. Pokonam cię twoją własną bronią, wiedźmo. Nie tak znowu wysoko. Raptem drugie piętro. No dobrze, do odważnych świat należy. Skoczę na te ksaki. Hopla! O Jezu! W ostatnim odcinku z programem pożegnał się Wiesław Paleta. No i jestem już w domu. Przepraszam, podejrzewam spisek. Żona chce mnie otruć moim własnym smrodem. Dlatego faszeruje mnie tymi pierdzącymi mielonymi. Ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Zemszczę się za to, że wyleciałem z programu. Kto z Wiesławem Paletą wojuje? No i dalej nie wiem, bo mi się tylko z chujem rymuje. Halo, chłopacy! Chłopacy, sprawa jest. Chcecie zarobić parę groszy? Parę to znaczy ile? No nie wiem, no na przykład... Stowa! O, tylko tyle zgoda. Co mamy zrobić? Potrzebuję trucizny, ale nie jakiejś tam zwykłej trutki na szczury, bo po takiej to miała tylko sraczkę przez jeden dzień. Ta cholera zeżre wszystko. Potrzebuję trucizny, co pośle tą czarownicę Halinkę do piachu. To jak? Załatwicie? Załatwimy. Ty no walu, ale otruć to już za duży przypał. Ja wiem co robię. 22 przy śmietniku, weź ze sobą szmal. Całość w używanych, nieoznakowanych banknotach. Dobra, będę, sayonara. Świnia mecenasa po prostu zdechła. Kto z Wiesławem Paletą wojuje, ten grób sobie wykopuje. Za to, że odpadłem, wykończę ich wszystkich. Śmiecie wyrzucić, bo się skapnie. Wiesz co, Halinka? Pies mnie jebał. Już mi nawet te mielone zaczęły smakować. No, no. Tylko bez przeklinania. Przy obiedzie. I chyba miałaś rację. To od tego piska tak pierdziałem. A nie od twoich kotlecików. A co ty się tak przymilasz? Zmalowałeś coś? No gdzie zmalowałem? Mówię tylko, że dobre. No co tak długo? Mniej miałaś, a dłużej jest niż ja. Nie mniej, tylko więcej. Zamieniłam talerze, bo za mało kartofli sobie nałożyłam. Co? Do niecodziennej sytuacji doszło dzisiaj na warszawskim Grochowie. Policja aresztowała 60-letniego mężczyznę, który po zażyciu środków odurzających nieznanego pochodzenia tańczył zupełnie nago na środku ronda wiatraczna w rytm odgłosów wiatrów wypuszczanych... Przepraszam, że tak powiem, po prostu w rytm wypierdywanej polki galopki. Poproszę o materiał. Matko, jaki smród, chłopie, już pół biedy, że sobie z ptakiem na wierzchu śmigasz. To by upomnienie wystarczyło, ale tak zakazować całe rondo... Do radiowozu. Aha. Wiesław Paleta! O Jezu, przepraszam, mielony. Ciekawe, co dzisiaj zrobiła. Jezu, żeby tylko nie mielone. Na samą myśl o tych kutasach chce mi się pierdzieć. Jak ja bym zjadł... byle co w sumie. Wszystko byłoby lepsze. O, cebuli by nasmażyła z kiełbasą. To by było. No co tam mamroczysz pod nosem? Znowu ci coś nie pasuje? Nic, no co ty, Halinka, mamroczy od razu. Proszę. No co? Znowu będziesz wybrzydzał? O, nareszcie. Wszystko przez te mielone. Co ja gadam, mielone, pierdolone, a nie mielone. I kto by pomyślał, że przed ślubem ją taki bączek nawet śmieszył. A teraz
Szkoda gadać. Ale dzisiaj będę cwańszy. Idę spać do kadeta. Tam będę se mógł prykać do woli. O, a to na poprawę humoru. Uła, ewakuacja! Dzień dobry. A co wy tu robicie? Siedzimy sobie, co nie wolno? O, wódeczka, może pomóc? Nie, w sumie. W towarzystwie zawsze weselej. Tylko zapraszam do Opelka, bo tutaj to nas może babsko wywęszyć. I to dosłownie. O, pardon? Ech, spieszmy się smakować wódeczkę. Tak szybko się kończy. Co? Ale Lipton nie starczyło nawet na dwie kolejki. O, oho. No dobra, niech wam będzie wyjdę, żeby znowu któryś się nie zwymiotował na tapicerkę. Francuskie pieski. Pieski? No, łycha. 79 zł. A nie, to za dużo, mamy tylko 2 złote. A tamta niżej, tamta z tą naklejką z czachą? Denaturat? Aha. Nie, to nie. To może ta wyżej, ta za 38. A to jest cena. To nie, no to... Wiesław Paleta. Może to wszystkich zadziwi, ale moja pierwsza miłość to kotlety mojej żony Halinki. Zgadza się. Poleciałem na Mielone i było to moje przekleństwo. Już po ślubie zorientowałem się, że od miłości do nienawiści jest tylko jeden bąk. Przepraszam. O, wiesz, jak jeszcze śpi. Uf, jest telefon. Całe szczęście. Halo, pobudka! Koniec pania, wstajemy! No co jest? Dobra, otwieram. O Jezu, gościu, jak ty w tym wytrzymujesz, smrodzie? Halo, panie Paleta? Słyszy mnie pan? O, w mordę. Zagazował się. Dzwonić na pogotowie! Dziękuję wam, chłopcy. A szczególnie tobie, Wojtek. Wam za wspaniały wieczór. Ze 30 lat się tak nie bawiłem. A tobie, Wojtuś, żeś mnie z tego kadeta wyciągnął. Lekarz powiedział, że jeszcze kilka minut i bym się przekręcił od tego fetoru. A, na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Kilka tygodni detoksu i będę jak nowy. Wiesław? Wiesiek! Coś ty znowu zrobił! No jak ty się czujesz? No tak się załatwić! Mówiłam, że alkohol to zło wszelakie! Trudno, było, minęło. Teraz trzeba cię wyleczyć. No ale co to jest? No, na takim marnym jedzeniu to ty szybko nie wydobrzejesz. No nic, będę ci przywoziła codziennie z domu, to za tydzień będziesz aż za zdrowy. Twoje ulubione, Mielone. Wiesław Paleta! No dobrze, choć raz w życiu się te pieprzone Mielone na coś przydadzą. Może i się piwko pogorszyło, no ale do Mielonych tej starej ropuchy to mu jeszcze daleko. O, pardon, Wiesiu, wykrakałem. A co ty taki smutas, Wiesiu, nawet pierdnięcie cię nie bawi? Bawi, Wiesław, bawi, ale... I co, słyszycie coś? Przestało. Kieślak! Słyszeliście? To gdzieś z góry. O Jezu, ale odrzut. No kiedyś wystartuję, a później pieprznę o beton. Teraz już wiem, o co jej chodzi. Zabić mnie chce jędza. I Wiesław Paleta! Konkurencja nieukończona! Kto utrzyma ciężar najdłużej, wygrywa! Czas start! Siła w łapach nie wystarczy! Potrzebne są też silne zwieracze! Napięcie sięga zenitu, co przygotował Wiesław Paleta! No to ja zrobiłem naleśniki na słodko z serem.
ale później se pomyślałem, a niech kutwa poczuje to, co ja czuję od 25 lat. Kotlety mielone! Uj, przepraszam, choć bardzo dziwne, bo przy smażeniu Nikensa do pyska nie wziąłem. Widocznie od samego zapachu stolec w gaz mutuje. Trzeba w końcu coś z nim zrobić, bo nie można spokojnie chodzić po osiedlu. Zawsze się do czegoś tam menda przyczepi. Co tam po osiedlu? Ja tu nawet spokojnie na balkon wyjść nie mogę, żeby się przewietrzyć się trochę, bo od razu zdjęcie robi, że bez spodni nieobyczajny strój w miejscu publicznym. A co ja przy każdym pierdnięciu mam spodnie zakładać? O, przepraszam, mielone. No dobrze, to przynajmniej zrobię zdjęcie temu pierdzącemu pierdzielowi, żeby z gaci chodzi po balkonie. Co tu się wyprawia? Jak zwierzę? Oj, tam Halinka, no przecież na balkonie. Kolorowych snów, śmierdzielu! Następny na starcie Wiesław Paleta! Stopalacze ma słabo tylko 4 metry! Wiesław Paleta! No to może nie do końca mi, ale oklaski, medal i całusy należą się mojemu zwieraczowi, który tyle znosi i nie pęka. Cio? Udało się! Nie pierdnąłem! Resztę życzeń pan Paleta złoży przy pomocy fleta. I to już? No graj pan, no! No dobra, no to... Używany alternator. Szukaj. Jest piękny. Ile? No chyba kogoś cycki szczypią. 69 zł! Za tyle pieniędzy to ja wolę pchać kadeta niż go reperować. Wiesz, kto ty tam śpisz? Długo jeszcze będziesz w tym kiblu siedział? Ty chodź natychmiast obiad na stole. Obiad, kurwa, pierdziad chyba. Znowu te mielone pierdzone. Takie gazy po nich, że pofrunę kiedyś. Prosto do nieba. Tylko ręce umyj i mydłem. Cholera jasna, 2 miesiące temu mydło kupione i jeszcze z papierka nierozpakowane. Czyli sama też nie myjesz. Oj. No nareszcie, 40 minut na sedesie. Kiedyś ci przyrośnie ten kibel do dupy. Siadaj, naleśniki są. Ale jak to naleśniki? A ze z mięsem? Z serem, na słodko. Serem? No to Halinka, kurczę, bo to już od tego mielonego, to kurczę, normalnie to... Mielonego, cholera, piwska się ożłopie i wali potem jak z armaty i na kotlety zwala. O, a propos, to do picia nic nie ma, przyniosę. Halinka, też chcesz piwko? Na lokomotywie obudził tu siad. Musi parę kamutów. To ten... To ja siku pójdę. O cholera, niemożliwe, znowu? To po naleśnikach też? Nie, to pewnie jeszcze po tych wczorajszych skurwysynach mielonych. Oj, o cholera, zaraz usłyszę i znowu będzie. Ale mnie kaszel złapał. Długo jeszcze się będziesz tam... Nie wiem, co tam robisz. Chodź do łóżka. Akumulator ładuje. Śpi, Halinka. A może ja nie chcę spać? Co? Że barabara? Nie gadaj tyle, tylko chodź. Halinka. Tego... A nie boli cię głowa? Jak zwykle, bo może by tak jutro? Oj, chodź, dopóki mam ochotę. No, dobrze, no to... Hehehehe.
Co? To już? Nie, taka przerwa. No to dawaj dalej. No szybciej. Jeszcze szybciej. Jeszcze. Wiesław Paleta. Oj. 0,0. Ale włączył się czujnik czadu, co daje minus 2 punkty. Jak co tydzień na melanżu, grubego na chacie. Łysy pali lolka, młody się zestał kacie. Rapsy lecą z boxa, sąsiad dzwoni po pały. HWDP z mlekiem matki wyssałem. Psiaski wchodzą na kwadrat, łysy lolka wyrzuc. No co za smarkacz, na ulicy słuchał na słuchawkach, a w autobusie musi ten łom odpuszczać z głośnika. Specjalnie to robi. No, i chyba jeszcze pryknął. Czujesz, Halinka? O matko, nie się wstydziłbyś się w autobusie tak przy ludziach. Co byś się wstydził, co? Pryknie ktoś ci, co ja, to zwala na człowieka. Skąd w ogóle wiesz, że to ja? Skąd wiem? Taki sztyk spadliny to tylko ty umiesz wyprodukować. Zwrócisz w końcu uwagę temu nygusowi? Halo? Możesz wyłączyć tą muzyczkę? Słowa z żoną nie można zamienić. No w sumie mogę, bo akurat ta jest mi się znudziła. Dziękuję. Ale ta jeszcze nie. Że też ja musiałam wyjść za taką pierdołę. Co pierdołę, co? Że niby pierdzę, tak? Gdybyś mi tymi mielonymi nie faszerowała dzień w dzień, to mnie pierdzę. O cholera. Halinka, pardonsik. No ale, no jak na piechotę, no Halinka, no! Halinka! Wiesław Paleta! Kierowniku, pożycz 5 zł. O cholera! Zrobiłem majteczki w kropeczki. I tu pana pocieszę, lepsze niż oryginał. A nie mówiłem? Skonks! Pip, 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 pip! Pieprzone, mielone, pi, 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 pi. Przeklęta zołza. Człowiek myśli, wigilia, post, mięsa nie wolno. To wreszcie tych pieprzonych, mielonych, pierdzonych przynajmniej raz nie będzie. Jakiś ja byłem naiwny. Z ryby mielone uformowała. Jeszcze nie zjadłem, a już na sam widok mnie wzdyma. Mówiłem? Na niebie pierwsza gwiazdka, a na majtkach pierwsza draska. Tato, mama woła na opłatek. Ojej, co to, tak szambo ktoś wybiera? W Wigilię? Szambo! Szambo przy tym to pachnidło! Teraz tam siedzi się, wiesz, śmierdzielu jeden! Oj, Halinka, no ale to naprawdę z dworu! Wchodź, Patryczek, wchodź do mieszkania, bo za nami przyleci. Nie mają kiedy wybierać. A kiedyś taki film się... Kła, kurna! Słyszeliście? Co to było? O kurczę, Halinka, Patryczek, wszystko gra? Z programu wylatuje Wiesław Paleta. Bańka czasowa. Ognia. Brawo! To się nazywa show, a nie jakiś smród! Oj, pardon? A nie, właśnie dobrze, nie pardon! Jeżeli ktoś jest rozczarowany poziomem dzisiejszego odcinka, którego tematyka oscyluje wokół fiuta i pierdzenia, pocieszę, od tej pory będzie tak samo. O kurde, Halinka,
Kurde, jakie tu ciężkie. Zaraz mi coś... O! To nie Piarek. Wiesław! To nie Piarek, Halinka, to ten. W krzyżu mi coś od tego ciężaru chrupnęło. Zobacz, spróbuję się teraz wyprostować i... Mówiłem? Jak zwierzę, wstyd z tobą z domu wyjść. Oj, Halinka, tam wstyd od razu. Wstyd to kraść i dać się złapać. O! Wiesław Paleta! No to będzie to taki wiersz, no, leń śmierdzący, no, trochę. Na tapczanie leży leń, je mielone cały dzień. Pomielonych strasznie pierdzi, aż na smród skarżą sąsiedzi. Chłop już płacze, baba każe, jedz kotlety, jedz, bo smażę. Dobra, zjem jak świnia, lecz jak pierdnę, twoja wina. Chłop się zmusił, zeżar wszystko i wydyma mu brzuszysko. Ani się wasz, baba grozi, chłop łzy w oczach, lecz nie smrodzi. Co tu robić, myśli smutny. Pójdę siku, tam se prutnę. Poszedł zatem do łazienki, zamknął drzwi i słychać jęki. Chce po cichu, lecz nie może. Myśli sobie, o mój Boże, zaraz gruchnę jak z armaty i znowu dostanę baty. Co tu robić, myśli blady. Wiem, wezmę ręcznik z szuflady. Zrobię z niego taki tłumik, może trochę hałas zdusi. Jak wymyślił, tak uczynił. Aby majtek nie uświnił, siadł na kiblu, ręcznik złożył i do dupy go przyłożył. Myśli sobie, kozie śmierć raz, oddech wstrzymał, no i sra. Na początku gładko leci, poszedł cichacz, drugi, trzeci, wtem tąpnęło jak w kopalni. Na nieszczęście strop był nad nim, jak tak pierdnął, to podskoczył. Na suficie życie skończył. To nie koniec opowieści. W trumnie strzelił, jak go nieśli. Wieko z trumny odleciało, aż księdzowi łeb urwało. Koniec! Złotomajty Paleta! Ty, Łukasz, a słyszysz na lądzie? Nie, nic? W ogóle? W ogóle. Halinka, wiesz co dzisiaj jest za dzień? No co za dzień? Święto jakieś? Tak, środa. Środa, dzień smroda. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. I nawzajem. O, aż sprężyny jęknęły w fotelu. To uważaj teraz. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, szczęścia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności, Halinka. Wiesiek! No co? Sad przecież co sama przed chwilą. A nie. Co, na balkon, tak? Ognia! Jego macz kraken! Cała naprzód! Majtek Paleta, wiesz co masz robić! Cholera jasna, jest coraz bliżej Paleta, dymi! Panie kapitanie, już nie mogę! Zaraz się przekręcę! Na lewą stronę! Dajcie mu mielonych! Na miłość boską, dajcie mu mielonych! Dajcie mu mielonych! Mielonych mu dajcie! Mielonych! Co? Uff, na szczęście to był tylko sen. Spokojnie! Sytuacja opanowana! A temu co? Na cześć! I słucham? Co taka piękna laseczka z siatką kartofli i mięsa na mielone robi sama na rejonie? Co to za żarty? To nie żarty, malutka. Może wyskoczymy razem do kawiarni na piwo? Albo coś mocniejszego? Co on odpierdziela? Kurde, Walu, ja chyba śnię. Wojta startuje do paletowej. No laska, nie daj się prosić, przecież widzę, że chcesz. Tylko się wstydzisz. Słuchaj, synek, odczep się albo dzwonię na policję. Dobra, to inaczej. Widzisz tam te BMW? Moje.
Policja! Dobra, śliczna, do następnego! O kurde, czułeś ten podmuch? No, nie podoba mi się to. Ogórki, ogórki, ogórki kiszone, głupia babo, to naukowcy wymyślili do wódeczki, a nie do mielonych, pierdzonych do obiadu. O Jezu. Czułeś? Znowu zawiało. No, tym razem mocniej. No, chyba że do obiadu byłaby też wódeczka, to wtedy tak. Wtedy i ogórki kiszone. Oj, 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 oj. Idzie duży. Halinka, nienawidzę cię. O cholera, to nie gaz się ulatnia, to paleta, czyli jeszcze gorzej, ewakuacja! Wojtas, staraj się nie oddychać! Cio? Jest! Nara lamusy, patrz jak się wyrywa laseczki! Halina, kocham cię! To dla ciebie! I nie mów, że nie chcesz, bo 9 złotych sztuka! Kwiaciarka ze 2 kilometry mnie goniła! To bardzo miłe, chłopcze, ale po pierwsze, jesteś dla mnie o wiele za młody, jakieś 30 lat, a po drugie mam męża. Dobra, dobra, męża, nie ma go na chacie. Widziałem, jak wychodził do roboty. No niestety, żegnam, kawalerze. Że też nie znajdzie sobie kogoś w swoim wieku. No ale w sumie co się dziwić? W końcu nie jestem jeszcze taka ostatnia. Nie powinno się liczyć jak przez sen. No dobra, pora na wpis do pierdnika. Drogi pierdniczku, dzień dobry, miło mi cię poznać. Nazywam się Wiesław Paleta, dla przyjaciół Wiesiek Wariat. Jak pewnie zauważyłeś, postanowiłem cię prowadzić. Ty jeden mnie zrozumiesz i poprzesz bez niesprawiedliwego oceniania i biegania do toalety, że niby ci się chce wymiotować ze smrodu. O, pardon? No nie, no następny francuski piesek. No dobra, wchodź zanim ktoś cię zobaczy. Oho! Nie jestem sam. Co? Mielone? Nie, delegacja. Mówiła, że mąż wraca jutro, a tu taka niespodzianka, kurwa mać. Najgorsze, że ciuchy w kiblu zostawiłem. A temu co? Nie! To tutaj. Sygnał jest bardzo mocny. Detektor wykazuje, że za tymi drzwiami znajduje się jakaś siła nieczysta. Demon z piekła. Uwaga! Gotowi? Wchodzimy na 3-4. 3-4! Świnio, jedno, otwieraj to natychmiast! Dobry, tu chyba zdech jakiś demon. No, wali jak od Bogdana rekina. Fałszywy alarm. Smród jest tak mocny, że detektor zwariował. Przepraszamy, co złego to nie my. Już nas nie ma i życzymy przyjemnego wieczoru. Aż wojsko przyjechało, tak skaził teren. Otwieraj okno natychmiast! Oj, Halinka, to nic nie da. Chmura jest zbyt gęsta. I zaklinowała się. Zostanie tu z nami na dłużej. O, przepraszam. Słuchasz w ogóle, co ja gadam? No, nie słucham, bo Paleta właśnie wraca z roboty. O cholera, przypał. Trzeba ostrzec Wojtasa. No, mielone. Na stówę, mielone. Już na parkingu czułem, ale wtedy jeszcze nie miałem pewności. Wtedy jeszcze miałem nadzieję. Dobry. A co ty tu na moim piętrze robisz? U mnie byłeś? Tak, tak. Pukałem pana żonę. A to dobre. Żartownik się znalazł.
Koniec świata, żeby z własnego mieszkania człowiek musiał schodzić się wyprykać do piwnicy. No dobra, na początek zwiadowca. A kurczę, co tu tak bździną zawiedza? Nic nie czuję. No ale nie dziwota, żebyś wiedział, Marcin, jakie w piekle zapaski mamy. Zwiadowca mówi, że jest czysto, czyli nie poszło z gruzem. A więc pora wytoczyć cięższe działa. Dywizja pancerna ognia! Oj, Halinka, no przecież to nawet nie był bączek. Chcesz zobaczyć prawdziwego? O, to był prawdziwy. O nie! A tym co? Chwila. Czyli chcesz powiedzieć, że z Halinką paletową poszłeś do wyraz własnej woli? Oj, spierdalaj, co? Przynajmniej się na obiad załapałem. O cholera, tylko nie teraz. No przecież jak naprykam w łazience, to znowu mnie wygoni na balkon spać. A noce już zimne. No trudno, nie ma wyjścia. Może nie poczuję. Najważniejsze, żeby nie usłyszała. Wezmę ręcznik Halinki i uformuję z niego taki tłumnik. Powinien powstrzymać falę uderzeniową i radioaktywną chmurę. No dobrze, to teraz delikatnie po ściance, żeby się nie spieniło. Uwaga! Głupka pracuje, głupka pracuje, dupsko śpiruje. No dobrze, zwiększymy trochę moc, bo to do rana będzie trwało. O matko. Już po mnie. Uff. Słyszałaś, Halinka, jak w tych rurach huczy? Co? Nie, no to ja to jutro dzwonię do spółdzielni, bo tak się nie da funkcjonować. Człowiek czynsz płaci, to ma prawo wymagać. Prawda, Halinka? Co, nie kładziesz się jeszcze? Jeszcze chwila, bo muszę tutaj... przepis na mielone nowy znalazłam. A, no to dobra, to ja idę do wyra. O Jezu, zaraz mijało do... Kapitanie, fuszerka już po nas! Jesteś pewien? O mielonych pęknie dupa! Huk obudzi nawet trupa! O matko! Zaczyna się! Uwaga! Zginiemy, ale jak tak dalej pójdzie, to zdechniemy od zmrodu, majtku, paleta wystarczy! Bardzo bym chciał, kapitanie, ale nie mogę! Spierdnięciem jest jak z pół litrem! Walisz do końca! Tym razem to naprawdę już po nas. A czy mąż docenia taki skarb w domu? Czy docenia? Tym razem to naprawdę już po nas. Woda robi się coraz cieplejsza. Dziwne. Nie rozpalili jeszcze ogniska. Wybaczcie, kamraci. To ze strachu. Ja rozumiem, siku, ale dwójeczka...
to już przesada. O cholera, odwrót! O matko, co jest z tą dupą nie tak? Kiedy powie sobie dość? Majtku Paleta, co widzisz z bocianiego gniazda? Nic! Doskonale. A więc czuwaj tam na górze i drzyj ryja jakby co! A ja włączam autopilota i kimnę się kilkanaście godzin przed właściwym snem. Jakby co, niby co na środku oceanu możemy spotkać. Oprócz hiszpańskich nurków, zdrastwuj! Priviet! Szukających bursztynu nie ma tu nikogo. Najważniejsze, że z daleka od tej wiedźmy. Bezpieczny na balkonie. Nie, to nie ja. Więc co to było? Kurde, psichuj ciszej, bo wszystkich pobudzisz. Tato! Tato, słyszysz mnie? Obudź się, tato! Przestań go tak okładać, głupcze, bo mu zęby wybijesz! Tu pomoże tylko wiedźma Halina! A co to za jedna? Nie chcesz wiedzieć. A nie wie pani, czy te gumy to odświeżą nie tylko oddech? Słucham? No żeby tak nie śmierdziało, jakby je tak włożyć zamiast do ust, to gdzie indziej na przykład. Proszę pana, ja to tylko skanuję. Jak chce pan dyskutować, to proszę iść do działu obsługi klienta. No dobra to, ryzyk fizyk. 39,47. To kartą dam. Brak środków na karcie. Jak brak? Przecież wczoraj to jeszcze 4000 było. Jeszcze raz pani w klepie. Można. Łaty. Demonomielony. Tak zwane mielonodemony. Zwabione pierdnięciem. Przybyły, by zabić. Na szczęście jeszcze mnie nie widziały. Teraz co robić? Krzyknąć, żeby ostrzec pozostałych przy życiu? Czy morda w kubeł i ratować swoje dupsko? A propos dupska, błagam tylko nie teraz. Uff, poszło górą. Dziękuję. Alarm! Wróg na pokładzie! Do broni! Kurwa, mówiłeś, że wszyscy! O, się obżarłem. Jak ten. Jak zwierzę? Nie, jak zwykle. Dokładkę? Z chęcią podziękuję. A słyszałaś, Halinka, kiedyś o diecie wegetariańskiej? Bo po tych mielonych to... O, właśnie. Skunk z mielonych nie je, a smrodzi tak samo jak ty. Czyli to nie od mielonych. Oho! Dobry, przesyłeczkę mamy pod ten adres. Fotel? To do salonu, proszę. A, to używany kupiłaś, tak? Jaki używany? Nówka sztuka, stylizowany na retro. Teraz takie najmodniejsze. A, no to sąsiedzi to się zesrają z zazdrości. No, to wypróbować trzeba. I jak to się włącza? No guzik trzeba nadusić. No co jest? No włącz się. Dobre to. Nie wierzę, działa. Skąd oni go wytrzasnęli? Jak skąd? No co ty, Halinka? Dobre to. Chcesz, Halinka, spróbować? Później spróbuję. Czekaj, podkręcę jeszcze trochę. Mocniej, mocniej, mocniej. O, no to się można zrelaksować. Halinka jak na wczasach. Zamykam oczy, rozluźniam mięśnie i... Moby Dick. O, nawet się zrymowało. Kumacie, Moby Dick, pryk. 0.
No to teraz to mam przejebane, ale stres. Psi chuj! Utnij mu też fujarę! Będą jaja! To znaczy jaja zostaw! O kurczę, już po mnie. Dobra, większe szanse mam w oceanie. Może jakoś dopłynę do bezludnej wyspy. I hopla! Skoczek bije konia! Pod wspomnienia cmoknijcie mnie w schabowego, mielono demony! O kurczę, gdzie ja jestem? W niebie? Lepiej, w dupie.